Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym w Słowie na Dobry Dzień rozważyć fragment, który zapisany jest w liście do Filipian w 4 rozdziale od 10 do 13 wersetu. Bardzo często w ostatnim czasie słyszę, jak ludzie wokół narzekają. Nie są zadowoleni ze swojego życia, dlatego że znajdują się w różnych okolicznościach, czasami trudnych, czasami niezrozumiałych. I chciałbym dzisiaj zadać Tobie, bracie, siostro, przyjacielu, pytanie, czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale od 10 wersetu do 13 napisał tak: Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to jest skromność, znam i dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. No właśnie. W tych słowach apostoł Paweł opisuje swój stan i wskazuje, jak go osiągnąć. Paweł radował się z życia w każdych okolicznościach. Widzimy w tym fragmencie. Jakikolwiek się znajdował, czy to był głód, czy to był dostatek, czy to była sytość, Paweł umiał się odnaleźć w każdej sytuacji. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest sytuacja, gdy razem z Sylasem trafili do więzienia, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, 25 wersecie. Sytuacja nie była radosna, sytuacja była trudna. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymn. Przysłuchiwali się im więźniowie. Zobaczcie, że okoliczności nieustannie się zmieniają, a zatem nie wolno się nam od nich uzależniać. Bóg się o nas troszczy, bo jest naszym Ojcem i nic się nie dzieje bez Jego wiedzy, bez Bożego dopustu. Boża wola i Jego drogi są wielką tajemnicą, ale nie wolno nam tracić zaufania i wiary w to, że wszystko, co się dzieje, ma nas wprowadzić do dojrzałości w Chrystusie, abyśmy dojrzewali w Chrystusie, abyśmy stawali się podobnymi do Chrystusa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale od 13 wersetu. Wszystko służy ku dobremu. Chrześcijanowi, dziecku Bożemu, wszystko służy ku dobremu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, mówi Paweł. Czy każdy z Was jest zadowolony ze swojego życia? Paweł był. A Wy? A ja? Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.